Pewnego dnia wsiadł ze swymi uczniami do łodzi Jezus i rzekł do nich: przeprawmy się na drugą stronę jeziora. I odbili od brzegu. A gdy płynęli, zasnął. Wtedy spadł gwałtowny wicher na jezioro. Myślę, że to jest jedyne w swoim rodzaju w Europie wydarzenie, które na wodach Zatoki Puckiej w połączeniu z wiarą rybaków pokazuje całą naszą historię, całą naszą tożsamość, cały koloryt i wszystkie walory, które tutaj posiadamy nad morzem na Kaszubę. Wszyscy rybacy są z natury religijni i to są Kaszubi, proszę pamiętać. Kaszub jest człowiekiem bardzo religijnym, przywiązanym do Boga. My trzymamy z Bogiem i z polskością, i z tradycją, a także to są ludzie ciężkiej pracy. Rybacy przede wszystkim chcą podziękować za szczęśliwe połowy i powroty do portu, no, i prosić dalej o modlitwę, o szczęśliwe powroty, no, i dobre połowy. Przede wszystkim, żeby się dobrze w naszym rybustwie układało. Początki tej tradycji to po prostu praktyka życia, bo z Helu inaczej nie szło dotrzeć do Pucka jak łodziami, bo pamiętajmy, że droga, kolej dopiero w 1922 roku, droga w tym czasie powstała, więc po prostu łodziami. Ona łączyła dwie sprawy, ta pielgrzymka. Z jednej strony pobożność, religijność, no bo to odpust, ale z drugiej strony też ludzie na jarmark jechali. To też było ważne. I coś z tego w tej pielgrzymce, przyznacie Państwo, pozostało. Jest i element religijny, ale jest też coś takiego pięknego, co fascynuje i to też ludzi przyciąga. Ale to też jest Boże. Ta pielgrzymka to jest szacunek dla tego ciężkiego zawodu i proszę pamiętać, że jest to taki zawód, gdzie idzie się do pracy i człowiek się żegna. Później jest szczęśliwy, że wraca. Ostatnio właśnie rozmawiałem z rybakami. Jest to wypłynięcie o godzinie 2 w nocy i następnego dnia powrót. To proszę sobie wyobrazić, jaka to jest ciężka praca. Za wstawiennictwem świętych apostołów Piotra i Pawła z ufnością przedstawiliśmy Tobie nasze błagania. Niech nasze wspólne wypłynięcie na głębie naszego życia stanie się pełnym ufności, zaproszeniem skierowanym do Boga, by w świecie realizowała się Jego wola mocą słów, które powtarzamy w codziennej modlitwie.